Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj jest, no, wyjątkowy dzień widzowy. Dzisiaj 8 marca, czyli Dzień Kobiet, czyli przyszedł ten moment, w którym, no, muszę jakiś prezent dać Emilii, no bo w końcu to jest, prawda, Dzień Kobiet, no i coś tutaj przydałoby się wymyśleć, więc postanowiłem, że dzisiaj pójdę zaczerpnąć pomysłu, zaczerpnę rady od moich kumpli, prawda, tutaj serwerowych, już się z nimi umówiłem, żeby, prawda, pogadać z nimi o tym, żeby mi powiedzieli może, jaki najlepszy prezent byłoby dać Emilii na ten, prawda, wyjątkowy dzień i oczywiście wręczymy jego dzisiaj. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o 19:19 i zapraszam na plusa, tam również są filmy 14:14, serdecznie zapraszam. A ja nie przedłużam, lecę od razu do chłopaków, umówiłem się z nimi gdzieś tam pod tą wysoką wieżą, żeby, prawda, przeanalizować, jaki prezent byłby najlepszy. Ja zastanawiałem się nad tym, no bo co można dać takiego w Minecrafcie w formie prezentu? Ja już w sumie nie wiem, no diamentak po raz kolejny, no nie wiem, emeralda, no nie wiem, to już są takie, wiecie, takie bezwartościowe rzeczy. Już za bardzo nie wiem, co może by było innego zrobić na taki wyjątkowy dzień, nie? No ale może oni coś będą wiedzieć. Czekać. O, bzyku! Dzień Halo, dobry! Ej, szybko, dzień dobry, cześć, jest Dave? Jest Dave, on tutaj gdzieś miał być. On gdzieś tutaj był. O, idzie, patrz! Dzień dobry! Cześć, Dawid! Co? A, dlatego! Dobra. Musiałem wziąć mikrofon z kebaba. Okej, rozumiem. Dobrze, witam panowie. Dzisiaj umówiliśmy się tutaj w tym wyjątkowym dniu, gdyż, ponieważ jest Dzień Kobiet. I muszę dać coś Emilii. Co waszym zdaniem powinienem dać? Uczucie. Uczucie? Tak, miłość! Ale... No ale nie, no, ale trzeba coś dać też, wiecie, tak fizycznie, nie? No tam pójdę, no, prawda, dobra. Coś jej dam, ale właśnie co? Jedzenie, co? Czekoladkę, ale skąd ja wezmę czekoladę w Minecraft? No nie ma czekolady w Minecraft. Masz, właśnie. Jest na mama akurat. O fuuu! Mega fajna czekolada. O pum, jest czekolada. Dobra, no nie, no... No jest jak jest! Daj, nie, dobra. Masz to, możesz dać. Jajko? To jest git, myślę. No tak. Ale dlaczego jajko? A, dobra, no nie wiem, no po prostu, no jajko, no. Ja boję się, że ona to wysiedzi i kolejny dzieciak będzie mi kręcała jakąś piłkę, że to jest ten. Ja nie wiem, czy wiesz co, patrz. Jak wykluje się kura, to mogę dać jej jajko. Dawaj. Uwaga. No widzisz, niestety. Dobra, coś innego, panowie, coś innego. Ja nie wiem, myślałem... Ej, on tu zasiał! On tu zasiał, on tu był przed chwilą ten rolnik i tu zasiał do tego kubatora coś. Tylko nie widziałem. Podszedł i się ekspił, widziałem. Tak? O! Znowu! Było, ale to tylko taka animacja jest. Ale bo to jest, wiecie, że jak... Czekajcie, nasiono potrzebuję. Ale beka. Nie chce mi dropnąć nasiono! A może kwiat też można? Ty, kwiat też można do tego dać. Nawet można to, no. Patrz, trzciną też można. No, wszystko tam możesz dać, to jest kompostownik, tu się sam syf zbiera. Dobra, nieważne. Kompost. Panowie, myślałem nad diamentem, nad jakimś emeraldem, nad jakimś złotem, złotym jabłkiem, nie wiem, no już nie wiem co. Może nie, ale... może nie, właśnie nie takie biżuteria, a jakieś ciastko, nie? Ciastko lubi Emilia. Ciastko? Emilia taka ciastkowa kobieta. Ej, to jest, a masz jakieś ciastko? Nie mam, ale mogę zrobić, bo kakaowiec gdzieś. A masz kakaowiec? Ja mam dżunglowe drewno, ale ja nie mam kakaowca chyba, nie zebrałem go niestety. Jak to? No nie możesz. No nie, zapomniałem go zebrać, mogłem go zebrać, no faktycznie, zapomniałem o nim. No. A może wybuduj jej coś, może? No tylko co? Ja nawet nie wiem, co mógłbym jej wybudować. No. Serduszko. Tak, ale już mam, widzisz, tam na górze, już jej zrobiłem kiedyś. Tosta tylko w kształcie ciasteczka, tutaj nie, pod domem. Nie, już żadnego tosta więcej nie buduję, już za dużo. Podmień. Podmień? Że to zamienić na co? Tosta na ciastko. Albo nie tutaj, albo tutaj zrób. Nie, tutaj będzie dworzec. Nie, panowie. Ja myślałem nad... wiecie, to jest Dzień Kobiet. Na urodziny można zdać jakieś takie, wiecie, bardziej coś. To jest Dzień Kobiet, to tak, wiecie, to tak właśnie, trzeba po prostu przeboleć. Właśnie, Dnia Kobiet się nie obchodzi, kurde. Dnia Kobiet się nie obchodzi. No właśnie, to tak, wiecie, tak symbolicznie trzeba po prostu, nie? No tak, kwiatka. Więc... symbolicznie, ja bym zamknął ten. Ej, no kwiatek w sumie. Kwiatek to jest dobry pomysł, no. Masz jakieś kwiatki, bzyku? Jakieś fajne? No ja mam, kwiatki, tylko nie wiem, czy masz? Wszystkie... Mlecza! No, czekaj, rozłóżmy wszystkie kwiatki, które mamy. Wiesz po prostu, co? Nie? Ja wezmę od Paliona, bo Palion miał masz dużo jakieś? Kwiatków, bo on to chodź tu przyjść i rozłóż te wszystkie kwiaty, co? Ja mam tylko ten, tak. Tylko mlecza masz? No to jest no. Znaczy mlecz jest bardzo fajny. Ja nie mam dziewczyny, więc ja się nie mam takiego stara z kwiatkami, no, nie? No. No. Ale masz spokój w życiu. Dobra, zazdroszczę. Ty, ale Palion takie ma kwiatki, ty, Palion ma takie kwiatki. No bo on też pewnie dla Palionki coś przygotuje. No a ta tutaj, Palionka jest taka, tutaj... ona wybredna jest, wiesz, ona lubi różne nie, kolory. Nie, to Emilia dobra. Nie, ona chyba nie, ona ja chyba lubi chyba, wszystkie kwiaty. Ja mam prawie, ej, czekaj, czy to nie są wszystkie kwiaty? Czekaj, ja chyba to są wszystkie? Już poza mleczem, bo już mlecz stoi. Dobra, czerwony kwiat, to jest róża? Nie. O, zabrałeś to. Mak. To jest mak, okej. To jest, nie wiem co to jest. Tu nie wiem też co to jest. Nie, inaczej panowie, może olejmy, jak to się nazywa? Wybierzmy najładniejszy kwiat. To jest tulipan. To jest róża, to. To jest tulipan.
Pa, ma nawet coś takiego i pa, i ma nawet słonecznik, to. Tulipan. Co to jest? To jest a to, róża. To od sufitu się daje. Trzeba zrobić tak jakby... czekaj. Trzeba zrobić tak, tak. O, jeszcze jeden. O, tak. Ops. I tu. O. Yeah! No to dobra, czyli co są wszystkie kwiaty? No. Tak. Dobra, musimy ja wybrać najładniejszy. Ja proponuję... To jest róża? Tak. Rose, faktycznie, to jest róża, ale straszny taki krzew duży. Dobra, wiecie co? Inaczej, panowie, musimy zrobić, że tak powiem, eliminację. A niech każdy, najsłabszy. Niech każdy na przykład wybierze jeden, niech każdy na przykład wybierze jeden. Nie, niech najpierw... każdy po kolei eliminuje jeden. Tak, właśnie zrobię coś takiego, że niech każdy wyeliminuje najgorszy. Dobra, Dawid wyeliminował, ty wyeliminuj teraz jeden najgorszy. Ja uważam, że te trzy duże są takie tego wyeliminuję, bo tego? On jest za często na Dobra, okej. Okay. Jeżeli ja bym miał jakiś wyeliminować, to wydaje mi się, że ten jest średni. Ten jest mocno średni. No i dalej eliminujemy. Eliminację, tak? Naprawdę słynesz? Ja bym wyeliminował tego w takim razie. Serio, róże? Okej, czyli pozostał nam dwa tulipany. Ja może wyeliminuję jeden... Albo tego jednak, dobra, nie zmieniłem zdanie. Okej, dobra, to czekaj, to po prostu to postawię tu, żeby to tak lepiej widzieć. I to postawię tutaj, żeby też to lepiej widzieć, okej. Okay. I teraz tak, mamy dwa tulipany, pozbędę się jednego, pozbędę się pomarańczowego. On nie jest taki, że tak powiem, na miłosne klimaty. To ja bym nie chciał tego. Serio? Dobra, okej. Okay. Ten jest taki średni. Dobra, Bzyku, którego ty byś teraz wyeliminował? Oj, to już jest trudny wybór, bo w sumie czekaj. No. Ty wyeliminujesz i zostają nam ostatnie trzy i te ostatnie trzy to już będą głosy robione. Ostatnią eliminację robisz. Ten kwiatek mi się wydaje za bardzo standardowy, jakiś taki... Tak? Też o tym tak pomyślałem w sumie, no. To on jest, nie? Dobra, usuwamy go. To jest mak. No dobra, czyli zostały nam trzy pozycje tak naprawdę. I teraz proponuję zrobić w takim razie coś takiego. Mamy pochodnie, macie tutaj pochodni trochę. Jeden i drugi. I teraz tak. Musicie ustawić od najlepszego do najgorszego, czyli stawiacie, na przykład jeżeli ten uważacie, że jest najgorszy, dajecie jedno pochodnie, tu dajecie na przykład dwie, a ten uważacie za najlepszy, dajecie trzy. Dobra. I tak każdy będzie dokładać po sześć pochodni, ma jeden, dwa i trzy, jakby takie punkty i ten, który będzie miał najwięcej wygrywa, nie? Marek, zaczynasz? Okej. Ten wydaje mi się, że jest najgorszy jak dla mnie, nie wiem, ten mi się najmniej podoba. I teraz to jest trudny wybór, ale szczerze, jeżeli... To jest na Dzień Kobiet, to bym powiedział, że ten jest lepszy tutaj, więc ten dostaje dwie pochodnie, a on dostaje trzy pochodnie dla mnie. Okej, dobra, teraz Dawid. No to ten jest najładniejszy, bo róża. Okej. Tylko, no dobra, no. Ten jest też spoko, to dwa, a ten jeden. No nie, wiedziałem, że tak to będzie, że zrobicie to w ten sposób, że ja musiał tak zdecydować. No bo to jest, kurde, tak naprawdę dla ciebie najbliższa osoba, więc wiem. Dobra, inaczej, powiem tak. Niebieski nie kojarzy mi się w ogóle z jakimś takim, wiecie, takim z takim kwiatem. To jest taki kwiat, który można by było sobie kupić, żeby po prostu wyhodować, że cieszy oko, jak sam se kupisz. Więc taki najmniej. Najmniej. I teraz tu mam mocny dylemat z tego powodu, że tak, z jednej strony róża, no to jest taka, to jest róża, ale za to jest taki krzew, że to nie jest róża taka pojedyncza, jaką się powinno dać, tylko to jest krzew cały. A tu jest jednak taki ładny tulipan i z tego, co mi się wydaje, to w ogóle też się ogólnie tulipany daje. Nie no, róże. Nie no, róże. Ale od okazji, nie? No tak. Róża no... to jest oznak miłości. No to, to wiesz, to róże powinienem zabrać ze sobą w momencie, kiedy na randkę bym szedł. A tulipana, wiesz, jak uczcić jakiś dzień, tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co? Ogóle... Dobra, podejmuję decyzję. Uwaga. No nie no, tulipan dla mnie lepszy. Tutaj daje trzy pochodnie. Czyli tulipan wygrywa jednym głosem. I no i to będzie chyba najlepszy kwiatek. Tylko wiecie co, ja bym go nazwał jakoś. Ja bym go nazwał. W kowadle mówisz, a masz poziom? Macie kowadło jakieś tutaj w pobliżu? W starym domku miałem. Tak? Dobra, to szybko byśmy skoczyli tutaj. U mnie chyba tylko ty, Dawid, jesteś najlepszy w nazywaniu tulipanów. Tutaj masz jakiś? Czy nie masz? Czekaj, tak, mam chyba. Ja mogę przynieść. Nie przynoś, bo ja mam chyba na piętrku, no. O kurczę, te schody najdziwniejsze na świecie, ale mega mi się podobają. Dobra, na piętrze, kowadło. No, tak średnio bym powiedział. Nie mam? A nie masz na górze w magazynie? Nie, ja byłem pewien, że mam, bo ja... Dobra, no nie masz. Trzeba będzie zrobić chyba. Dobra, czyli co? Kurde. Nie masz? Dobra. A ty, Mareczek, masz? No szczerze, ja miałem, ale nie mam. Dojdź do mnie do starego. Dobra, bo już myślałem, że będę musiał do siebie iść tam na chatę. Nie, na 100% jest u mnie w starym. Dobra. A dobra, to Dawid, potrzebuję twojej pomocy. Jak nazwać tulipana? Czekaj, właśnie myślę cały czas, czekaj. Ja mam pomysł! No dawaj, Mareczek.
jak to się nazywa tulipan, to będzie tuli milki. Tulicie pan. Tuli... O kurczę, ale wpadłeś na pomysł. Dobra, tuli milki. Dobra, może być. Serio? Dobra, no chyba dobre, nie? Nie wiem. Czy nie? No, takie offensive. Albo inaczej, bo tulipan, czyli pan, nie? A ja jestem tutaj w tym przypadku pan, to zrobię tuli tosta. Tulipani. Tulipani. Ale to jest tulipan, a nie tulipani. To będzie tulipani. To będzie się nazywać tulipani. Tak, no. To zmienić na tulipani? Jesteście pewni, że to nie, jest lepsze? Nie, go tuli milki i wyznaję miłość. Tuli milki, nie, no to, tak, to nie, to jest dzień kobiet tylko. Tuli, dobra, robię tuli milki, ale kurczę, ale wiecie, ale no, jeszcze to nie ten moment, coś tak czuję. Dobra, ładna mapa. Dziękuję. Marek tak się na nią patrzy. Co analizujesz? Nie wiem, to było to. Dobra, nieważne. Dobrze, panowie, dziękuję wam bardzo za pomoc. W takim razie ja będę leciał i to jakoś dać. To już koniec wręczyć. Pomocy? No tak, no bo no co jeszcze mam innego? Mógłbym ewentualnie ciastko zrobić, ale ja nie mam kakaowca, nie? A jak wy nie macie, ajajaj, to no lipa. Musisz to zrobić, to musisz, nie wiem, odkupić, a ty nie masz, to masz wszystko, ty masz... Ty, no właśnie, mogą villagery mieć. No, dobra, to no. Słuchajcie, panowie, ja wam dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za pomoc. Wiesz, kto ma? Co, kto? Ten wędrowny z lamami ma chyba kakaowca, mi się no, ale to no, nie mam go niestety. Dobra, ale dziękuję wam bardzo za pomoc, panowie. Ja lecę. A co to robi pilacze, że w tym wódce? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Lecę to ogarnąć, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pozdro. Halo. Dobrze, widzowie, no tak jak Marek powiedział, najlepiej będzie, prawda, ciastko ogarnąć, więc potrzebujemy do tego pszenicę i potrzebujemy czegoś, żeby nawiązać, że tak powiem, współpracę z tymi villagerami i ogarnąć od nich po prostu ciastko, jeżeli którykolwiek w ogóle ma opcję ogarnięcia ciastka. Mam nadzieję, że tak. Bierzemy sobie ramkę, stawiamy tutaj, stawiamy nasz miecz kochany, wchodzimy do środka. I teraz tak, czy ty masz ciastko? Nie masz ciastka. Czy ty masz ciastko? Nie masz ciastka. Czy ty masz ciastko? Nie masz ciastka. Czy ty też nie. Ty masz, ty też nie. Ty nie, ty... Kurczę, ej, nikt nie ma ciastka. O nie, bo ja nie mam chyba, ja nie mam tego, który robi ciastka. O nie, bo to trzeba by było zrobić. Niedobrze, widzowie, ja nie mam niestety tego villagera. Mamy mocną lipę w tym momencie, jak tak sobie myślę o tym, bo... No bez ciastka to tak lipa, no przydałoby się chyba dać ciastko jakieś też na z tej okazji. Ale to wiecie co, mam pomysł, bo ja wiem chyba jak zrobić tego, żeby on miał te ciastka. Więc na szybko ogarniemy sobie tutaj, prawda, czekajcie, drewno potrzebuje. Robimy tak, a weźmy całe już. Zróbmy tak i robimy podłogę jedną, robimy tak. Mamy, a to jest beczka, a teraz jak się robiło to drugie, czekajcie. Tą drugą się robiło chyba inaczej, to się robiło chyba tak, dokładnie, dobra. I któryś z tych... Albo jedno, albo drugie będzie miało to ciastko, tak mi się wydaje. Przynajmniej mocno na to liczę. Serio, mocno na to liczę, że któryś z nich będzie miał ciastko. Bo jakbyśmy ogarnęli, jeszcze byśmy nazwali to ciastko, no to już w ogóle byłoby świetnie. Dobra, czekajcie, znowu bierzemy tą ramkę. Bierzemy... Ojejku, bo ja się tu gubię w tym, ile ja... Ej, co jest? Tu, tak, o. Tu stawiamy miecz. Okej, wchodzimy dalej. Teraz tak, za którego to zamienić? Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak zamienimy to za tego. Ten ma coś fajnego, czekajcie, za któregoś ty... O, ten ma tragedię, mocną tragedię ma. Dobra, zróbmy to w takim razie tutaj. Ogarnimy sobie tu przejście, rozwalmy to. Okej, rozwalone. Ej, przesuń się, mordo. Albo tu ci postawię. No to wybierz, gdzie chcesz być. Dobra, przesuń się tam. I uwaga, o, ma jakiś, że tak powiem, okej, postawiliśmy tutaj, super. I teraz tak, no bread, no niestety, to nie jest specjalnie to, co chcę, dobra, rozwalmy to, postawmy to. Czy tu będziesz miał lepsze? Zdecydowanie nie. Więc rozwalmy to, postawmy jeszcze raz to. Znowu nic, dobra, czyli musimy tutaj kombinować, aż w końcu będziemy mieli ciastko. Z tym, że ja nie jestem pewien, czy na pewno to ciastko jesteśmy w stanie tutaj w ten sposób zdobyć. Ryby... Właśnie wydaje mi się, że na tym, bo to jest rolnik, więc tu chyba prędzej będziemy mieli to niż w tym drugim, tak mi się wydaje. No, nie no, on ciągle chleb chce mi dać, chyba że go trzeba ulepszyć na jakiś poziom wyższy, żeby on miał jakieś inne rzeczy. Może tak być, że trzeba mieć go na innym poziomie. Ajajaj, widzowie, może być ciężko z tym, żeby to ogarnąć, tak mi się wydaje. Przesuń się, mordo, bo tutaj musimy ogarnąć biznes, no. Nie, dobra, czyli trzeba go ulepszyć jakoś, tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy, czy jesteśmy w stanie za coś go ulepszyć. Niestety nic nie ulepszymy w tym momencie. Teraz możemy ewentualnie chleb ogarnąć za emeraldy. Mam mało tych emeraldów, ale dobra, zawsze coś. Ale to nie wiem, czy tego ulepszy na wyższy poziom w ogóle. Nie ulepszy tego na wyższy poziom. Dobra, próbuję jeszcze raz, może akurat to ciastko się uda zdobyć. Proszę. Kurczę, też nie, dobra, kolejne. Błagam. No nie, dobra, chyba nam się to nie uda niestety. Dobra, wiecie co, poddaję się, nie robię tego jednak. Jednak musimy to olać z tego powodu, że no niestety nie uda się. Przesuń się, chodź tutaj, przesuń się bardziej. Nie wiem, czy mam.
Nie wytrzymam, tam trzeba coś jeszcze postawić, taką jakby klapę też najlepiej, żeby on tam nie szedł dalej. No przesuń się! Dobra, muszę cię wypchnąć w takim razie. Możesz wyjść? Możesz wyjść? Ja nie wytrzymam z tymi villagerami, dobra, jest. Dobra, super, w końcu, dobra, zamurujmy to tutaj. Jest wszystko gotowe. Będziemy musieli to ogarnąć kiedy indziej, no bo na dany moment z tego co widzę to... No niestety, ale nie ogarniemy tego ciastka. No więc trudno, damy jej po prostu samego tulipana bez ciastka. Następnym razem, kiedy już po prostu, nie wiem, no że przy jakiejś innej okazji jej dam ciastko. Zostawmy sobie pomysł na następny raz. Więc co? Lecę jej zanieść tego tulipana. Dobrze widzowie, idziemy w takim razie do Emilii dać jej, prawda, prezent na Dzień Kobiet. Już jest tutaj, prawda, na serwerze. Musiałem zrobić cięcie, ponieważ jej nie było. A teraz już jest, więc możemy tutaj podejść. Uwaga. Puk, puk! Puk, puk, puk. Puk, puk. Halo. Puk, puk. Dzień dobry. Puk, puk. Witam cię w tym jakże niesamowitym dniu. Przyszedłem odebrać moją własność. Czy ty umiesz czytać? Powiedz mi, czy ty nauczyłeś się kiedykolwiek czytać? A tak, co to jest napisane, Filip? Tutaj pisze, nie, Filip, bierz to. Tutaj, dzięki za pomoc. Aha. Dobra, to się nie dobrze pokażę innym. Przyszedłem tutaj, prawda, ale ty masz beznadziejne enchanty w ogóle. Dobra, jednak tego nie chcę. No i dobrze. Czekaj, wrzucę to do lawy zaraz. W każdym razie, czekaj, dobra, odkładam to tutaj, nie potrzebuję tego, mam lepszą. Nieważne, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, gdyż już ponieważ jest wyjątkowy dzień, a mianowicie dzisiaj jest dzień kurczaka, więc życzę ci smacznego. Prawda, tu kurczaka ci przyniosłem, a tak naprawdę to jest dzisiaj dzień kobiet, więc chciałbym życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dla ciebie ten oto tutaj tulipan o nazwie Tulimilki. Tulimilki znaczy. Tulimilki. O. Cute, dziękuję. No więc wszystkiego najlepszego. Miało być jeszcze ciastko, ale nie mam tego składników na ciastko. Nie zgłodniałem. Aha. O, mam, patrz, jak przyniosłem też możesz ciasto. Zjeść? Jak też to możesz sobie zjeść? Właśnie nie jestem głodny aktualnie. No ja właśnie też nie. Głodny. Wiesz co, ten kurczak mnie tak zapchał. Czy nie zjadłaś go? No. Nie okłamuj. Zjadłam kawałek po prostu. Dobra, wierzę. A powiedz mi, dlaczego te szafki są takie? One są niefunkcjonalne totalnie. Ja jak to nie? To jest tylko dół tych szafek. Tutaj są po prostu, żeby otwierać je, ale no to jest, otwórz, no, i włóż, coś włóż kurczaka do szafki. No, to ten. No właśnie, no to niezłe kurcze szafki. No dobra, no słuchaj, no co, ja tu przyszedłem, prawda, dać ci ten prezent z okazji Dnia Kobiet, no bo to tylko Dzień Kobiet, nie? Tak jak tylko jest Dzień tylko Chłopaka. Dzień Kobiet. No nie, no bo chodzi o to, że wiesz, że jakby to były urodziny, no to by było coś bardziej z rozmachem, no ale to jest Dzień Kobiet, więc jakby wiesz. Ale i tak bardzo dziękuję za twoje milki. No właśnie, możesz sobie go gdzieś zasadzić, na przykład wydaje mi się, że ta donica to totalnie nie pasuje z tym kwiatem. Jest better. No. Patrz, mam dla ciebie drugiego kwiata, wow. Nawet nie wiedziałem. Wow, dziękuję. No, więc tutaj jest ten, możesz, prawda, odświetlić go jakoś tutaj najlepiej, patrz, zrobić jakoś taką pum-pum. O nie, tak o. Albo nie wiem, jakkolwiek sobie to lampą tą na przykład, co możesz oświetlić, nie? Okej, super. Mega, fajnie. Dziękuję za przemeblowanie. Akurat potrzebowałem łańcuchy dwa, więc fajnie. Więc co, ja będę leciał. Dzięki za łańcuchy. Do zobaczenia, prawda, panowie. Ja dzisiaj mam masę roboty. Więc muszę roboty. Niestety pójść, tak, bo te dwa łańcuchy, muszę przypiąć tymi dwoma łańcuchami pewnego kota, bo... Właśnie chciałem ci powiedzieć, że Daisy to też dziewczyna, więc jej też powinien złożyć na przykład. Ale to jest kocur, nie? No dobra, bez przesady, to jest kot. Dobra, jednak nie chcę tych dwóch łańcuchów. Dobra, ja lecę w takim razie. Trzym się ciepło, do zobaczenia ponownie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Pozdro. Dziękuję, pa. Pa, pa. Dobrze widzowie, no oddaliśmy, prawda, Dzień Kobiet, ja to nigdy nie umiem dawać prezentów, ja to jestem taki, wiecie, taka dziwna, taka jest, prawda, niekomfortowa sytuacja, jak komuś dajesz prezent, jest takie, proszę, i ja mówię dziękuję i co dalej, nie? Więc po prostu chciałem to załatwić jak najszybciej, no daliśmy prezent i no to tyle, prawda, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:00, 14:00 film na kanale plusowym, zapraszam bardzo serdecznie, linki w opisie, pozdro, cześć, pa, pa.